Witam, witam. Pierwsze grzybobranie w listopadzie 2023 roku. Dopiero wszedłem do lasu tak naprawdę, a już widzę pierwszego grzyba i pierwszym grzybem, jakiego w listopadzie tego roku znajduję, to podgrzybek, który sobie tutaj ładnie w mchu stoi. Także bardzo pozytywnie się to zaczyna. Jak wiecie, są jeszcze u mnie borowiki, jest dużo podgrzybków, więc mam nadzieję, że dzisiaj do suszenia troszkę tych grzybów znajdę. Szczególnie, że początek jest naprawdę obiecujący, bo tak naprawdę dopiero wchodzę w to miejsce, a już coś udało się znaleźć. Także nie pozostaje mi nic innego, jak rozejrzeć się tutaj jeszcze. No i faktycznie, tego jeszcze mam w dłoni, już widzę kolejnego, więc bardzo pozytywnie się to zaczyna. Zaczynamy od troszkę takich większych okazów. Ostatnio było dużo młodziutkich. Myślę, że dzisiaj też wiele młodych podgrzybków powinno się pokazać, więc i tam się udam, w takie miejsce, gdzie są młode podgrzybki z takimi grubymi nóżkami, więc to jest takie bardzo fajne miejsce, które naprawdę lubię i do którego wracam, bo naprawdę zawsze tam można sobie troszkę grzybów nazbierać, szczególnie do suszenia, bo no na święta to jest zawsze taki cel, żeby na święta sobie tych grzybów troszeczkę ususzyć. No a przy okazji zachęcam do subskrybowania kanału, to nic nie kosztuje, korzyści jest wiele i nie przegapicie żadnego grzybobrania, ani żadnego pięknego borowika, podgrzybka, czy też innych grzybów. No i słuchajcie, tak naprawdę przeszedłem kilka metrów. Jest kolejny podgrzybek, co pokazuje, że tych grzybów w tym momencie jest naprawdę dużo. Jest naprawdę, można ich sobie nazbierać. Ten jest troszeczkę mniejszy, ale naprawdę bardzo ładny, bardzo chętnie go ze sobą zabiorę. No i jeszcze się oczywiście tutaj rozejrzę. No i cóż, przeniosłem się w miejsce, o którym przed chwilką wspominałem, kiedy mówiłem o podgrzybkach, które mają naprawdę grube nóżki. Na początku jeszcze tego nie widać, ale myślę, że z biegiem czasu to się uda pokazać, bo naprawdę większość takie nóżki ma. Ten jest takim, można powiedzieć, wyjątkiem od reguły w tym miejscu, ale ważne, że jest. Jedną cechę posiada, mianowicie długą nóżkę, więc jedną z tych dwóch cech posiada. No ja się tutaj na pewno jeszcze rozejrzę, bo jeżeli jest jeden, to mogą być i kolejne. No i zobaczcie, dzieje się właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli podgrzybki, które mają naprawdę bardzo ładną, grubą i długą nóżkę. Zobaczcie, jak one się pięknie prezentują. Bardzo ładnie to wygląda. Można się napawać takim widokiem, kiedy się wyjmie takiego podgrzybka, to wtedy zdamy sobie sprawę, że te nóżki są naprawdę bardzo ładne i takie młodziutkie podgrzybki z takimi nóżkami do suszenia są wręcz idealne. Tutaj tylko obciąć korzeń i praktycznie wszystkie są zdrowe, tylko pojedyncze większe są robaczywe. No i słuchajcie, pięknie nam się rozpogodziło. Sam od razu odżyłem, kiedy gdzieś słońce do mnie tutaj w lesie dotarło. Od razu też zauważyłem grzyba, który jest już w takim stanie, można powiedzieć, już prawie rozkładu. To znaczy, on już swoje widział. Zobaczę, czy jest sens go w ogóle brać. No powiem wam szczerze, że ja go wezmę,
i zobaczę w domu, czy coś z niego będzie. Jest ślimak, ja go oczywiście odłożę. Może do suszenia jeszcze by się ładnie nadawał, więc ja go wezmę, bo jest naprawdę spory i nie jest w aż takim złym stanie, jak myślałem na początku. Zobaczcie, jest piękny kolejny. Jest dokładnie tutaj. Już tak naprawdę z daleka go doskonale widać, szczególnie, że wyszło słońce. Zrobiła się taka ładna pogoda. No i to jeszcze bardziej jakby pomaga w tym, żeby piękne grzyby namierzyć. Ale zobaczcie, jaki jest piękny. Myślę, że dla takich widoków warto subskrybować kanał. To nic nie kosztuje, a korzyści jest bardzo dużo. Wystarczy wcisnąć ten duży guzik. A w tym czasie, kiedy znalazłem tego, namierzyłem kolejne dwa i już wam je pokazuję, gdzie one są, żebym nie stracił z oczu. No i chciałem nie stracić z oczu i chyba straciłem. Poczekajcie, jest tutaj. Tutaj jest kolejny. Widzę jeszcze jednego. Czy to będzie czwarty? Zobaczcie, tutaj jest kolejny. Same piękne, młode okazy. Więc jak widzicie, nawet nie muszę przerywać filmu. I naprawdę tych podgrzybków jest bardzo dużo. Zobaczcie, jaką mają piękną nóżkę. Pięknie to wygląda. Ja je złożę w jedno miejsce. Tu są trzy. I tak jak mówiłem, jeszcze jednego zauważyłem. On jest dokładnie tutaj. Również piękna, gruba nóżka. Więc do suszenia będą to okazy wspaniałe. Wkrótce kolejne filmy, więc zachęcam do śledzenia kanału, bo będzie ich naprawdę dużo. Tutaj mi się uksył kapelusz, ale to nic, zobaczcie. Kolejne piękne podgrzybki wylądują w koszyku. A ja jeszcze tutaj się rozejrzę, bo skoro kilka było w jednym miejscu, no to może jeszcze gdzieś tutaj sobie kolejne piękne okazy rosną. Słuchajcie, niezwykle piękne jest to, że zawsze podchodzę do tego drzewa i zawsze tutaj jest jakiś podgrzybek, więc to jest wspaniałe, że człowiek wie, że wróci do pewnego miejsca i zawsze jak są grzyby, to tutaj jakiegoś zastanie. I tym razem jest honorowy jeden, no ale jest młodziutki podgrzybek, kolejny, więc jak widzicie, no jest ich teraz w tym momencie, na początku listopada, naprawdę bardzo dużo, bo ja wszystkich nie nagrywam, bo to byłoby nieporęczne, też nie chcę, żeby film był zbyt długi, więc wszystkich nie nagrywam. Natomiast jak widzicie, no jest ich naprawdę w tym momencie bardzo, ale to bardzo dużo. Odwróciłem się, jednak tamten nie był honorowy, bo jest jeszcze jeden, ale zwróćcie uwagę, że on wygląda jak borowik. Gdyby miał białą nóżkę i inny kapelusz, no to jest gruby jak borowik. Ta nóżka jest niezwykle gruba. To charakteryzuje podgrzybki w tym miejscu, że są bardzo grube, mają bardzo grube nóżki. No jeżeli chodzi o suszenie, no to bardzo mnie to cieszy. A ja w tym czasie widzę już kolejnego, który nie ma takiej grubej nóżki, spektakularnej, ale również nada się do suszenia i bardzo chętnie go ze sobą wezmę. W tym czasie już się tutaj rozglądam dookoła. Na razie nic nie widzę, ale mam nadzieję, że za chwileczkę to się zmieni i zobaczę kolejne piękne grzyby. No i zobaczcie, jest kolejny. Naprawdę, gdybym ja chciał nagrywać wszystkie, to ten film trwałby chyba z godzinę. Bo naprawdę jest ich bardzo dużo. Już po prostu nie chce mi się, szczerze mówiąc, wszystkich nagrywać, bo no byłoby to bardzo nieporęczne. Ale tutaj jest jeden, a ja już widzę kolejne trzy. Bo biorę tego. Zwróćcie uwagę przede wszystkim na te nóżki niezwykłe. Tutaj jest kolejny malutki. Więc ja go też wezmę, on się przyda. On się wydaje malutki, natomiast ta nóżka
wcale nie jest taka malutka. I tutaj widzę kolejne jeszcze cztery nawet, po pięć, nie, cztery. Zobaczcie, tu jest jeden, tu jest drugi, a tu są kolejne dwa, więc generalnie jest tego na tak mnóstwo, że nie jestem w stanie wszystkiego nagrać, więc też nie chcę jakby was zanudzać też do końca, ale zwróćcie uwagę na te nóżki, bo to jest niezwykłe, że te nóżki są niesamowite i co roku tutaj te grzyby zbieram i po prostu one są zawsze z takimi niesamowitymi nóżkami. Wygląda to bajecznie. Może ja teraz pokażę. Są kolejne dwa. Naprawdę jest ich mnóstwo. Tu jest kolejny. No więc sami widzicie, że tych grzybów jest mnóstwo. Wkrótce kolejne filmy, więc subskrybujcie kanał. To nic nie kosztuje. A ja te dozbieram i kieruję się do domu, bo naprawdę mam ich sporo do suszenia. No i wybiorę się też, żeby nagrywać dzikie zwierzęta. A jutro przyjdę tutaj ponownie zobaczyć, ile znów podgrzybków, a może i borowików, bo te nadal rosną, uda się zebrać. Zobaczcie, jest kolejny również bardzo ładny. Bardzo lubię suszyć te grzyby. Pięknie się prezentuje. Postaram się go wyostrzyć, pokazać, bo zawsze te grzyby, które rosną w takim mchu, który tworzy taki dywanik, no wyglądają świetnie. Ja lubię je w ten sposób pokazywać, bo chcę oddać piękno przyrody. Bo jak to pięknie ze sobą razem komponuje, to naprawdę coś cudownego. Piękny jest. Bardzo dużo ich teraz się pojawiło. Także nic, tylko spacerować początek listopada, więc przy odpowiednich temperaturach, wilgotności jeszcze powinno troszkę tych grzybów się w lesie pokazać. No słuchajcie, także jak widzicie, dzisiaj kolejny bardzo miły spacer, urozmaicony pięknymi podgrzybkami, których było naprawdę mnóstwo. Ja wszystkich nie nagrywałem, no bo nie chciałbym, żeby ten film trwał godzinę, żeby nie był zbyt nudny, więc pokazałem tylko takie najładniejsze okazy, bądź okazy najciekawiej rosnące. Jest tyle grzybów, że już jutro wybieram się po raz kolejny. Teraz przez kilka dni będę miał na tyle czasu, że powinno mi się udać kilka razy na grzybobranie wyjść, więc oczywiście będę nagrywał filmy, będę je udostępniał, więc jeżeli nie chcecie żadnego filmu, żadnego borowika czy podgrzybka przegapić, to subskrybujcie kanał, to ten duży guzik, to kompletnie nic nie kosztuje, nic za to nie płacicie, a macie mnóstwo informacji, czy są grzyby, ile ich jest i żadnego z nich nie przegapicie, będziecie na bieżąco, co myślę jest bardzo ważne. Także ja wam za dzisiaj dziękuję. No i tyle, wracam do domu, czas wysuszyć grzyby i później będę nagrywał jeszcze dzikie zwierzęta, bo takie filmy również na moim kanale. Pozdrawiam.